No ale to był mój błąd, bo go miałem zaznaczonego. Nie powinienem go zaznaczyć, wiecie? Jestem też opener zły, który mnie nie przygotowuje na to, ale finalnie mu też powinienem odciąć ogon. Temu nie odciąłem ogona. Teraz już jest włączone widzowie wideo, ten nagrane wczoraj z no hitem. To już siadajcie na ostro. Essa. To jest to podejście. Czujecie to? Asylum Demon już nie żyje. Totalna essa. Totalna essa. Tańce Fortnite. Boom. Czujecie to? Czy jest ktoś, kto czuje w powietrzu, że dzisiaj się to wydarzy, kurwa? Przecież jedna osoba tak czuje, że to będzie ten run. Chciałem, żeby ta Nier Automata mnie tak kopnęła i jak ostatniego śmiecia wgniotła w ziemię. Ja to powiedziałem, czy pomyślałem? A tu robisz skok na tej belce. Idealnie wtedy rolem przychodzisz do kolejnego segmentu speedrunnerskie. To już musi być ten run, musi. Roll do tyłu. Sif. Potnę cię jak rybę, pa. No, wszechstronny jestem, pa. Nawet tu zrobię skipa. Żeby mieć więcej czasu. Pa, ha! Gdzieś to? Nie dość, że robię hitless, to jeszcze speedrun zrobię z tego hitlessa. Jones ściganych. Sprawę nie oglądałem, a pewnie tak było. Kojarzycie ten post, gdzie ktoś kiedyś napisał na Filmwebie? Za każdym razem, jak leciała reklama jakiegoś filmu w telewizji, że będzie i było mówione, że w rolach głównej gra Sandra Bullock, to on myślał, że to chodzi, że w rolę głównej gra sam Drabulok. Że to jest taki giga wszechstronny aktor. I on
wszystkie role obsadza. Gra sam Drabulok. W rolach głównych sam Drabulok. Ja pół życia byłem pewny, że Travolta to John Travolta. Hej, Amanda, przyniosę być może ciasto? Ja myślę, że chyba bym musiał zjeść, widzowie, trochę ciasta. Cukier spadł, no, też mi się tak wydaje. Pa, 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 pup, pup. Ej, ale mimo wszystko, pomimo tego, że dostaję jakieś hity randomowe, nie? Oczywiście randomowe, nie nazywajmy je randomowymi, bo nie chcę zaakceptować tego, że po prostu coś robię źle. Nazywajmy je randomowymi hitami. To otrzymuję o wiele mniej innych hitów. Na przykład na gargulcach. Kiedy był ostatni, widzowie, jakikolwiek hit na gargulcach? Pięć minut temu. Dokładnie 5 minut temu. A na Sifie? Kurwa, nie było chyba z 3 streamy hita na Sifie. Parapap. Niezły challenge, kurwa. Ale lubię latanie tych hitlessów. Ale mam wrażenie, że to jest tak autystyczne. Tu bez kitu idziesz do psychologa i nie musisz testu wypełniać. Dzień dobry, co pana do nas sprowadza? Robię hitlessy w sosach. Proszę bardzo, tu jest pana wypis z poradni pedagogicznej. Ma pan autyzm. Dziękuję. Od razu, no. Od razu ci podają, Pawulon. Jako pedagog potwierdzam. Jesteś pedagogiem, Araxiel. Też byłem pedagogiem. Ja się skończyłem kurs pedagogiczny. Jak w szkole uczyłem. Wiecie, że ja w szkole jakieś kurwa uczyłem? Trzy miesiące w szkole uczyłem angielskiego. Teraz ludologii bym mógł uczyć. Kiedyś chciałem się ten... Kiedyś powiedziałem dzieciom tak w szkole. To był dzień, w którym zdałem sobie z tego sprawę, że ja nie mogę zostać nauczycielem. Kiedyś dałem dzieciom zadanie do zrobienia, no nie? Mówię tak. Za 5 minut jest dzwonek. Macie 5 minut, macie 4 minuty na skończenie tego zadania i zaraz sprawdzą, czy jest zrobione, nie? Włączyłem im stoper. Wy macie 4 minuty na uzupełnienie tego. Skończył się stoper, zaczynam odliczać. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, koniec. I przyszedłem się po klasie i mówię tak, tu nieuzupełnione pała, tu nieuzupełnione pała, tu nieuzupełnione pała. I bekę kręcę, się śmieje, nie? I dużo dzieciaków się kapnęło, że żartuję. Patrzę, a jeden dzieciak zaczął ryczeć. W sensie ja pierdolę, nie? I mówię, kurwa, czy mówię, może to wiesz? Spokój się, nie? Żartowałem, stary. On pewnie, wiecie, ja sobie zażartowałem tego w klasie. On pewnie już widzi, że go w domu, kurwa, biją, że znowu pałę przyniósł, nie? Z jakiejś patologii, kurwa, pewnie był, czy chuj wie co. Sobie myślę, nie no, kurwa. Z dziećmi w wieku 9 lat nie można żartować ironicznie, wtedy się dowiedziałem, nie? Że niektóre to rozumieją, ale nie wszystkie. On bez kitu w środku umiera. Bo powiedziałem, że mu jedynkę wystawię. Nie mogę uczyć w gimnazjum, bo to było w trakcie licencjatu. W gimnazjum i w liceum można było uczyć dopiero na magisterskich studiach. Czy mam licencję? Nie, nie mam. Nie wyjebali ze studiów. Nie za to jak coś, nie? Mi nie zdali egzaminu komisyjnego, który zdałem. Ale się nie mogę odwołać, bo statut uczelni temu przeczył. Czyli zdałem egzamin, ale mi zostało wpisane 2 do indeksu i... Czekałem na kolejne zakończenie, na rozpoczęcie się kolejnego semestru. A więc wcześniej znalazłem pracę, zacząłem pracować, a potem po 2 latach zacząłem streamować i nie wróciłem już na studia. Jestem strelowany. Bez kitu, zostałem strelowany. Wrócę się tam kiedyś na tą uczelnię i powiem, dzień dobry, proszę mi pokazać mój dokument. Z wypełnionym egzaminem. Jebać babkę, to ci tego nie zaliczyła? To już by była nekrofilia, jak coś, nie? Tak było, widzowie, kurwa. Tak było. Dziękuję. Nikt tryczek 6 zł i 66 groszy. Ja to bym go jeszcze na celownik wziął i potem na każdej lekcji do tablicy brał i mówił, no jak tam, dzisiaj też pała będzie? Potraktuj to jako szansę poprawy. Para pa 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 pa. Wielki najdryczek ze 6,66. No, nauka w szkole nie jest dla każdego. Dla mnie definitywnie nie była. Dzieci nie znają się na żartach. Dobry wieczór, panowie i panie. Dobry wieczór, kurwa. Dobry wieczór.
ale jak tak się uczysz w szkole, to od razu widać, które dziecko jest takim Oskarkiem typowym Maciusiem, nie? Naprawdę, wszystko widać po dzieciach, z jakiego są domu, jak są kurwa traktowane, jak są wychowywane. Jedne normalnie ułożone, nie? Wszystko git, ześmieją się. A niektóre takie kurwa typowe Oskarki, że widać, że to taka Karynka, nie? Jakaś tempa dzida to hoduje. Patrzysz na niego i już wiesz, co z niego wyrośnie, niestety. I był najgorszy dzieciak. Mój jeden kolega ze studiów trafił do szkoły dzieci z problemami. I bez kitu uczył w takiej szkole, gdzie średnio tak co 3 minuty jakieś dziecko zaczynało coś odpierdalać. I zawsze w klasie były dwie dodatkowe nauczycielki. Jedna wtedy brała takie dziecko, wychodziła z nim do innego pokoju, uspokajała jej w ogóle. Bez kitu taki obóz przetrwania przeżył w tej szkole. Dobra. Ja mam tak ochotę być greedy na tym sifie, nie? Sunia! Trolliw, dzięki za trzeci miesiąc suba, bardzo miło. Essa! Jakie to jest widzowie uczuć oglądać Nohita? Oglądacie to i myślicie sobie, ty ja pierdolę, ty właśnie Nohita zaraz robi, nie? Nie ma za co, dziękuję bardzo, bardzo miło widzowie. Zapamiętajcie, że to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę na streamach mówić to, co mi się podoba. Bo nie interesuje mnie to, czy mi jakaś firma zapłaci pieniądze za recenzję albo za omówienie ich produktu. Po prostu mówię to, co kurwa myślę. I mam wyjebane we wszelkie konwenanse, kurwa. Teraz. A jak ja bym brał jakieś leki na uspokojenie, kurwa, w trakcie tych no-hitów? To by było wtedy traktowane jako doping? Dwa. Trzy.
4. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jak go wyjebało, stary, pod sufit. Ile lat minęło od twojego licencjatu? Jest szansa, że twoi dawni uczniowie to teraz widzowie Twitcha? No kurwa, pewnie. No tak, oni wtedy mieli 10 lat. A to było w 2014. Może to wy byliście niektórzy. Kto z was ma 20 lat? Wyobraźcie sobie, że ja was mogłem uczyć w szkole kiedyś. To ja wtedy płakałem, Tilted Marcinek. Skończyłem DS1 za twoimi namowami i dalej twierdzę, że ta konkretna część jest nie dla mnie. Dwójka pewnie też. Wynudziłem się trochę, ale muszę oddać parę rzeczy. Demon Soulsy mnie wsysły mocno. Demon Souls ci się bardziej podobały? No, wyobrażacie sobie, że między nami jest taka różnica, że ja was mogłem w szkole uczyć, kurwa? Czy możemy pogadać po streamie? No. 10 koła. Ty no, coś się odpierdala. Udało się. Coś dzisiaj nie tak, widzowie, z tymi gargulcami. Coś dzisiaj z nimi nie gra. Nie trybią. Ja mam jakiś taki wąsaty nauczyciel postawił jedynkę. On się nie wyrobiłem 4 minuty z zadaniem. Miałem wąsów wtedy. Szachmat. Robimy Quail'a, czy robimy nowe Londo teraz? Ej, bez kitu, u mnie w szkole też było coś takiego jak mleko.
Normalnie się mleko kupowało. A to jest taki bullshit, bo... Należy do mnie. Mleko jest generalnie niezdrowe dla człowieka, wiecie? Dorosły człowiek nigdy nie powinien spożywać mleka. Szuga, dzięki za piąty miesiąc. To nawet nie chodzi o nietolerancję laktozy. To, co się przez lata powtarzało, że mleko wzmacnia kości, zostało już wiele lat temu obalone i ma efekt całkowicie przeciwny. Mleko jest... nie jest jakoś bardzo szkodliwe, ale dorosły człowiek nie powinien pić mleka. Nie ma nic niesamowitego w mleku. Oszukali nas? No, oszukali nas. Konor pije mleczko. Mój stary pije tak litr mleka dziennie. Nie wiem, jak on to robi. Mnie ogólnie zwykłe mleko sobie brzydzi strasznie. Tam jakieś produkty, kurwa, zawierające mleko, to jest jedno, nie? Ale bez kitu mnie brzydzi mleko. Ja lubię lampkę. No i kurwa, lampka wina to jest to, stary. Jezu, co wy piszecie na tym czacie? Czemu wy tacy jesteście? Ile jest, kurwa, ich w tym pokoju, bo ja nie wiem. Jestem safe, jestem safe. Safe pod no hity, no. Wyciąłem tego jednego ducha po prostu z plików gry Yesa. Dzięki Witaldus za 19 miesiąc suba.
zasili piekielną współczuję sesję. Dla mnie sesja na studiach była chyba jednym z najgorszych okresów, kurwa. Przeżywałem taki stres w trakcie sesji zawsze, bo nie lubiłem się uczyć. Ej, kurwa, co jest? Tylko dwóch mi wyleciało? O chuj, nie wiem, czy nie będę miał tu ducha. Nie. Ja 3 miesiące w szkole uczyłem. Kurwa, zniknął. A, ja Kersa nie mam. Robimy forkingów na plus 2. O kurwa, ty jednego ducha nie zabiłem. Jednego ducha, kurwa, nie zabiłem. Nie strzelaj tylko. Kurwo, strzelisz. Ty kurwo jebana. No dobra. No. Cyanide.
Dzięki za pierwszy miesiąc chyba. Witam w grę z subskrybentów. Dobra, idę na Quailak. Idziemy normalny pathing. Mamy nowe lądy otworzone, to się liczy. Poza tym jest backtrackuje, bo nie mam ringów, kurwa. To jest ten dzień? No. To jest widzowie ten kurwa ran nawet. Codziennie jestem trochę lepszy. Ja powinienem sobie przyjrzeć setup w Blighttown na tego plujkacza. Robię na zbyt dużym stresie Blighttown. Kiedy pierwszy raz przyszedłem Soulsy? Stary, w 2018 roku. 16 czerwca. Pamiętam to jak dziś, ja też. Czy grałem w Last Fate? Nie. Ale musimy zagrać widzowie w Bleak Fate Forsaken. Pa. Nie mam, to mam. Zauważyliście, że komary nie wlatują do leża pająka w Blighttown? Niesamowite to jest. Ciekawostka lorowa. Czy Demon Souls trzymał grane? No kurwa, pewnie. Nie skacz, kurwo. Czemu ona to zawsze robi? A to mamy chyba dzień plucia, kurwa. Sunia? A Sunia? Czy płacę ci kupić remaster? Nie, jak masz Prepare to Die? Nie.
Zrobię tego Nohita, nie idź skórić spać. O, kurwa, w moving frame'ie. Pa, tańczący z jaszczurkami. Dawaj go tu za ten wyjeb, za... no. Puśćcie. Do rzeki ich wrzucam. Puśćcie, kurwa. Tego też trzeba do rzeki wyrzucić. No, daj go. Pogrzeb im zrobiłem. Wąż rzeczny to był, no. Manda musi ciasta podać. Kiedy robimy, widzowie, jakiś nowy Dark Soulsowy konkurs? Co byście proponowali? Kto sfarmi najwięcej dużo w 20 minut? Ostatni był super, no. Przejście Eldena bez zaśnięcia. Też dobre, ale to widzisz, to niemożliwe. Jezu, Crowny, znowu pecha przynosisz. Po dzisiejszych ranach chyba już nie można mówić o pechu, nie, widzowie? Ej, musimy wgrać jakiegoś moda na...
teksturę tarczy. A ja co wy na to, żebym na przykład na swój stream z Hitlessa zaprosił dwie dodatkowe osoby, dwóch takich minionków, którym bym napisał pytania i oni by mi je zadawali w trakcie rana. Super, Janar. To by dobre mogło być. Dlaczego to referencja? Nie wiem, lecz się domyślam. Chodzi, dobrze pisze użytkownik, chodzi o Filipa z bez schematu, no. Będzie jakaś dzika jaszczurka, jakiś kłusznik, cokolwiek. Ej, Nadine, który ma wyścig w Eldena, nie? Nadine startuje casualową ligę w Eldena. Koliber, a ty kiedy siadasz do Soulsów? Was wszystkich diabolowych świrów na Soulsy przyciągnęły. Kto to będzie komentował? Ja mogę wpaść bardzo chętnie, no. Ty Eszek. Kurwa, jak w Eldena nie przeszliście jeszcze. Jeszcze Maciczaka sobie dobierzcie na trzeciego. Wiecie, że Maciejszek ma 100 godzin w Eldenie i go kurwa nigdy nie przyszedł? Ma więcej godzin w Eldenie niż ja, kurwa. Szymker, niech się nawróci na Soulsy. Może założy kanał Dark Souls by Emkerer. To 200 godzin się ukończył Eldena. A to domyślam się, że tak klasycznie co 3 godziny go odinstalowywałeś i zaczynałeś od nowa, bo nie mogłeś wytrzymać, jak jest nudny, nie? Cii. Widzowie, bo tu... Co? Kolibera, ty to będziesz... Przed piwkami, czy po piwkach komentował? ...187 godzin. Nie, wy kurwa chorzy jesteście. Może ktoś sprawdzić na Steamie, ile ja mam godzin w Eldenie, że jestem ciekawy. Ja go dwa razy przyszedłem. Przyjdźcie, widzowie, jak skończymy no hita z jednym hitem, to gram w Eldena. Pa. Essa. Essa. Nie, ja chyba muszę się powypierdalać, bo wy już nawet Essy nie piszecie, jak jest boss zabity, kurwa, co jest.
Dziękuję. Chyba was przyzwyczaiłem do Hitlesów za bardzo. Skromno 80 godzin mam. Nie wiem, jak wygląda muzyka z Fortnite'a. Zabierz Bed of Chaos Hitlessu i napiszesz Essa. Ziemko, chyba się rozbestwiłeś za bardzo, co? Patrz, jakie piękne Anorlondo, kurwa. Archiwa Seta stąd widać tam. Masz muzykę z Fortnite. Nie chcę tego puszczać. Po prostu nie chcę. Jak się widzowie paruje tym? Słuchajcie, to jest ten dzień dzisiaj. Ten dzień, kurwa. Patrz na tą precyzję, kurwa, w tych skokach, czujesz to? Tu było dobre, jak mi na łebki spadł. A co najlepsze, mam już, kurwa, nowe lądo otworzone. Czekasz na niego, nie? I patrz tu, wychodzi. Essa. Coś to, kurwa. Patrz na tych chłopaków. Na te kocie ruchy, kurwa. Widzisz to? Boom. Boom. Donaty są wyłączone? Nie. Czemu pytasz? Czy pauzuję sobie na konkretnych segmentach, żeby mnie nic nie rozpraszało, ale nie. Nie doszło? Chciałeś... Kurwa. Widzę, chyba ktoś musi stówką przepchać definitywnie. Będzie najgorsze upele? Kurwa, ja nie lubię NS-a. W sensie lubię, ale nie lubię generał hicie, bo jest ich kurwa dwóch. Nialden mnie zmęczył tym, że był powtarzalny. Dobra, pa. Dawaj łatwo upener. Essa. Ale nie zmęczył tym, że wchodziłem do dungeona, dostawałem bossa kota, wchodziłem do drugiego, dostawałem bossa kota, wchodziłem do trzeciego, dostałem dwa, kurwa, koty, wchodziłem do kolejnego i znowu dostawałem bossa kota. I myślałem, że mnie popierdoli, nie? Jakbym chciał, kurwa, run z nudnymi bossami, to bym sobie zrobił, kurwa, Dark Souls Taurus Only, nie?
A potem mówisz, dobra, chuj, może sobie pobiegam po świecie, nie? Może w świecie będzie coś ciekawszego, kurwa. Idziesz po świecie, myślisz, o kurwa, ale zajebisty szkielet na łódce, fajny boss. Przypomina mi nazwą jednego MMOsa, w którego kiedyś grałem, nie? Idziesz 5 minut dalej i znowu go kurwa dostajesz. Coś Tibia Marinerów to się zabija chyba kurwa z 10, nie? A wam mówię, Eldena to wydali tylko po to, żeby się śmiać, kurwa, z graczy. Dobra, cicho, bo jest element dźwiękowy teraz. Muszę wytężyć swój umysł i dodżować na dźwięk. Co? Ciekawe, ile będzie reskinów w dodatku, no. Pa, rozjebunda, hopie. Wszystkie stoły rozpierdalam. Pa, ławki na pizdę biorę. Taboret, kurwa, ręką rozkurwiam. Pa, waza! Z kopa tego biorę. Dawaj, kopa tu walę. A! Essa. Trrrra. Baćki są teraz daj w pokoju. Brrra. Kurwa, mam chyba jeszcze jedną duszę, nie? Nie są zlistowane glitche, widzowie, przepraszam. Nie dopisałem any percent nigdzie. Zaraz będę ulepszył halabardę, przypomnijcie mi. A, to też ułatwiam sobie grę, bo ulepszam broń, kurwa. Solsy są niby takie ciężkie, a ja ulepszam w nich broń, kurwa. Co oznacza any percent? Że musisz grać pod wpływem alkoholu, ale nie ma to wpływu, jak duży ma być ten alkohol. Po prostu masz grać pod wpływem. O kurwa, ta. Co jest, kurwa? To jest, kurwa, ten wasz ludolog? 500 godzin, ty nie potrafi skipa zrobić, kurwa.
Najprostszy skip w grze, kurwa, i ja potrzebuję 3 podejścia, nie? Co robimy z NS-em? Będzie dobry opener, czy nie? Jak obstawiacie? Ej, a wy w Polsce nie możecie nie obstawiać punktów na Twitchu, punktów kanału. Z beka, kurwa. Ostatnio napisałem na support Twitcha, nie? Z pytaniem. I wiecie, co mi Twitch odpisał? Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Najwyraźniej wygląda na to, że nie udostępniłeś nam wystarczająco dużej ilości informacji. Dziękujemy za pytanie. Zapraszamy do ponownego użycia supportu i essa. Cii, nie mogę. Babo, nie strasz, poczekaj. O kurwa, pa memerola dał. Jezu. Baba przyszła i od razu pech przyniosła. Idź, nie stój tak nade mną. Baba przyszła, pecha przyniosła. Co chcesz, babo? Przyszłam ci powiedzieć, że to ciasto jest na własną odpowiedzialność. Czemu? Bo ja nie wiem, czy ono jest jeszcze dobre. Chyba nie jest. Chyba nie jest, dziwną strukturę zobacz. No teraz jak przeżyłeś, to tak, na dziwną. Co ci przyszłam powiedzieć? Nie, nie jest. To wypluj, to nie jest. Ono już chwilę stoi, to jest chyba już niedobre ciało. No co to mi jest... zwracasz? Otrzyj mnie chciałaś. Nie, Mateusz, trzeba było po prostu zjeść w innym terminie, nie chciałam cię otruć. Okej. Okay. Idę spać. Pa. Strasznie źle czuję. No, to dobranoc. Mam spuchnięte oczy, nie wiem dlaczego. No, dobranoc. A się przyjmujesz? No. Co jest nie tak z tobą? Serio. Mam nadzieję, że będziesz się lepiej czuła, Amanda. No, ciasto widzę, chyba się popsuło. Silny posmak mam w mordzie.
I to są te niby Dark Soulsy, kurwa, ciężkie. Gothic ma chyba, kurwa, bossów trudniejszych, nie? Nie macie takie wrażenia? Bez kitu chyba Gothic jest, kurwa, trudniejszy. No, kurwa, wilki w Gothiku 3 są trudniejsze, one cię na hita mają, nie? Raz ci trafi, umierasz. Prawda, w Gothiku nawet sterowanie jest gorsze. Znaczy trudniejsze. Gorsze też. Halt! Czemu ktoś złożył twojemu Stachowi życzenie urodzinowe? On powiedział, nie mam urodzin. Wiecie, czym jest paradoks urodzin? Wiecie, że jeżeli w jednym pokoju znajdzie się 28 osób, to prawdopodobieństwo tego, że przynajmniej dwie z nich będą miały urodziny w tym samym dniu, wynosi tam chyba z 80%. Jest taka absurdalnie duża ta liczba. Paradoks urodzin to się nazywa. Kto ma dzisiaj urodziny, widzowie? Kurwa, jak zapytałem, to każdy powie, o ja, nie? O, 100 osób napisze, ja akurat. Ja. To kurwa, nie? Dzisiaj Skurik zrobił smaka na Gothica. Patrzcie, jaką mam... Jak ja stopą ruszam, jakbym dosłownie był... ośmiornicą. Mam gibką stopę, nie? Mam stopę jak... Shinobi. Jak małpa, bo ja pochodzę od małpy. Może wy pochodzicie od Boga, ale ja pochodzę od małpy, kurwa. Jestem spadkobiercą małp. Descendant of apes. Małpy razem, silne. Ulepszoną mam halabardę, spokojnie. Nie jestem taki głupi, żeby pójść na Nito z nieulepszoną halabardą. Zdarzyło mi się to raptem dwa razy w ciągu ostatnich 4 ranów. A wy się tak zachowujecie, jakbym to robił non-stop, kurwa. Mam 50% szans na to, że jej nie ulepszę. Nie dropną lampy. Ajaja! Tobie 32 lata wczoraj stuknęły, co ty gadasz? W którym zakładzie siedzisz?
kurwa. No nie, nie, nie. Tam się nieludologicznie podziało. Widzowie, jakie macie plany na jutrzejszy dzień, na niedzielkę? Omes, dzięki za pierwszy miesiąc suba. Nie mów tak, Ren, nieładnie bardzo. Właśnie widzicie, piwko wypić, pograć sobie goticzka na przykład. To są dobre plany na niedzielę. Hit na pinu ilu robimy? Rosu, to jest dobre, no. A wy sesję teraz macie, studenciaki? Oho, nawet mi was nie żal. Bosk, o kurwa, Hardfall. Sunia? Czego mi kurwa nie wypada maska dziecka? To źle brzmi w 24 roku. Wiemy, przez co polski YouTube przeszedł ostatnio. Nie powinienem tak mówić. A to jest przedmiot w grze, zwiększa regenerację staminy. Ha! Dziękuję ci bardzo, Masaju. To już 9 miesiąc suba, stary. Już jesteśmy 9 miesięcy razem. Odbieralibyśmy właśnie poród, gdybyśmy 9 miesięcy temu... Patrzcie, Patches. Patches dziwnie ubrany. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy tolerancyjni względem innych osób. Sądzisz o Daughters of Ash? Zbyt dużo backtrackingu ma. Wkurwiał mnie. Już byśmy, stary, pierwsze 500 plus odebrali. Czaisz? Ej, właśnie, 500 plus można odebrać przed porodem dziecka, czy trzeba czekać, już ma miesiąc? To jest 800 plus. Jak się czujecie jako pokolenie, któremu nie wypłacą emerytur? Zabawne to jest, nie? Nikt nie chce rodzić dzieci? Dzieci będzie na tyle mało, że wypłacicie ZUS, płacicie składki. Ej, tak nikt wam tego nie wypłaci, kurwa, za 40 lat. Jakie to jest uczucie, widzowie? Surkistek, patrzcie, ktoś gdzie usłyszał 800 plus i od razu suba dał 9 miesiąc, czujcie? A skórek w innym kraju też się tego nie wypłacą. Wszędzie są teraz praktycznie. Takie sytuacje, wiesz?
Skragorn. Dzięki za 8 miesiąc. Patrza należy do mnie. Okej. Fokus. Fokus Kishor. Tu zdarzają się hity. Dobra, pierwsza połowa za nami. Kiedy ostatni raz miałeś tweeta? Wczoraj albo przedwczoraj? O, tricky moment. Tam wystarczy, że w jedną stronę za bardzo pole ten będziesz przegięty w trakcie skoku i cię trafi. No kurwa, chodź tu! Ja pierdolę, nie no, ni to jebać prądem, kurwa. Ja nie wiem, o co chodzi. Jonasz mi wgrał jakieś mody, kurwa, na dagrowanie się, ni to. Mam dobre pierścienie. Chodź tu, śmietniku. Ale essa, kurwa. Ale kurwa essa, nie? O czym dzisiaj gadaliśmy na początku rana, bo zastanawiam się, czy go trollować, czy on się nadaje na główny kanał, czy nie? Polityczny temat był. Kurwa. I obleku. O kurwa. Polityka i dietetyka. O kurwa. Pierdole. To jeszcze chyba tylko anime brakuje, nie? Nie, druga połowa gry będzie wcale nie będzie trudniejsza. Będzie lepiej. Druga połowa gry, nawet w przypadku forkingów, mam wrażenie, że będzie prostsza
bo masz lepszy moveset na broni. Masz szybszą broń, kurwa. Pierwsza połowa będzie lekko dłuższa. Będzie dłuższa walka z Quailak, walka z gargulcami. I to tyle. Iron Golem będzie tak samo łatwy, ONS będzie też na 3 hity padał. Na Pinwheel będzie padał na 2 hity, bo będę miał RTSR-a. Nito będzie tak samo długi, Seth będzie tak samo długi, Ceaseless, Bed of Chaos to samo, For Kingsi to samo. A ile się robi pary na Gwynie? Ryan, dzięki za przedłużenie. Jest ASC? Ile się robi się dwa pary na Gwynie? Tego nie wiem, kurwa. Gwyn może mieć trzeciego pary. Trzy pary się robi na Gwynie. Czy dwa? Nie, robi się dwa i hit, więc jest jeden chuj. No, i Vulcazor, dobrze gadasz. Robi się dwa i jak wstaje, to mu walisz hita. Więc, no nie. Więc na to samo wychodzi. No, będzie dłuższy setup, nie? Będzie dłuższy setup, no i nie będę mógł mieć Sifa na początku rana. Będę musiał zrobić Sifa po ONS-ie. Będzie taka różnica. Jak zrobisz no hit, to nie robisz tatuażu. No właśnie, chyba nie. Skipnę cały challenge, na to wychodzi. Co widzowie zrobimy? Jak nie dostanę ani jednego hita. Elden, widzowie. Nie no, w przyszłą sobotę to chyba na 100% będzie Elden grany. Eldena skipnę. Japanim.
kurwa! Ran w pizdę. Ja pierdolę, no i chuj. Żartowałem. Mam was. Nabrałem was? A teraz wraz z Goslingiem jestem nominowany do Oscaru. Z każdym razem się na to nabieramy, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Prrrra, pa pa pa, prrrra, pa pa, ra, pa pa pa. Czemu mi te widzowie no hity już z takim kurwa luzem wychodzą? Czy jeszcze mi ani razu nie wyszedł? Dzisiaj robimy hit na Gwynie, żeby był dobry film na YouTube, nie? Prawie zrobiłem hitlessa, ale jestem idiotą. Nie sparowałem na Gwynie. Mam w grze 500 godzin, ale nie potrafię pary zrobić na Gwynie, co wy na to? Jaki będzie cel w życiu, jak zrobię no-hita? Zrobię kolejnego. Potem zrobię w dwójce, i w trójce, i w Bloodborne, i w Deathie, i w Elden Ringu. A potem zrobię trilogy no-hita. A potem zrobię Gadrana. A potem wyjdzie nowa gra od From Software i zrobię w niej. A potem zrobię All Bosses, a potem zrobię SL1, a potem zrobię SL1 All Bosses. Cześć. A potem zrobię to samo, tylko na macie do tańczenia. To znaczy SL1, Soul Level 1. Ta ta ta, bru, para, pa, 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 syndrom Boga. SL1 syndrom Ludoloka. Dobre, dobre, widzu. Wiecie, co jest najgorsze, kurwa, w Eldenie? Że to jest, tam skakać można normalnie, to jest przycisk skoku. Dobra, dawaj szybkiego hita i do spania, kurwa. Tu musisz rolnąć, byku.
Jeszcze nikt nie napisał, że taki Hitler z łukiem to... prosty. Jeszcze takich komentarzy nie było, nie? Że o, hopy, łukiem to każdy by umiał. Kurwa ty, bo ja go przesuwam do tyłu. Ja słyszę, że tam ktoś kurwa łazi. Spierdalaj tym kurwa mobem. Special delivery. Strasznie mi się kurwa chce lać. Dziękuję. Wrexter 0,50 zł. Teraz musi siąść. Nie no, kurwa, Wrexter, zapyszyłeś. Dzięki, stary, za 5 dych, ale... No i chłobrana zniszczył, no ja pierdolę. Widzowie, ale lipa. Widz chciał być miły?
ale tak bardzo lubi content z no hitów, że przeklnął run. No niestety. Dziękuję ci bardzo, Wrexter. Co, jak miałbym za każdego nieudanego no-hita dostawać 50 zł, to miałbym już kurwa 1000 zł. Czajcie? Więcej niż ludzi w Radomiu, no to tak. Ale teraz przynajmniej jak się ktoś zapyta, po co biegam te no-hity, czy mam coś z tego, czy dostaję za to pieniądze, to bym mógł powiedzieć, tak, dostałem za to 50 zł. A kurwa, to teraz to rozumiem. To widzowie nie idzie spać do momentu, aż się nie skończy run. Bo chcę być przy pierwszym no-hicie na żywo. Już mi się nie trzęsą ręce, już tyle razy zjebałem po tym fragmencie, że już mi się nie trzęsą. Trzęsły mi się jak tu Hitler zeszedłem po raz pierwszy, teraz też kurwa. Ja mam jeszcze przecież 4Kingsów widzowie otworzonych. Ale jest jeden problem. Ja nie potrafię zrobić backtrackingu do 4Kingsów nową drogą. Ja ich otworzyłem, ale nie wiem jak do nich kurwa wejść. Będę to robił pierwszy raz. Już mam nowe lądo zrobione. Spokojnie, jest jeszcze Seth, którego brute forsuje. Jest Bed of Chaos, na którym się zdarza incydent czasami. Czasami, no. Dzięki Moss za 3 miesiące suba i Vandal za 5.
dusza zasili piekielną kuźnię. Byłem już na Four Kingsach, ale zdałem Bone Outa i stwierdziłem, że wrócę tam później. Na samym początku rana byłem na Four Kingsach z nieulepszoną bronią. Ale dał AOE, wycofał się i puścił pocisk i musiałem się wybonować. Czemu setupuję RTSR dopiero po zabiciu golema? Bo teraz jestem niewidzialny i on chyba po prostu przez to, że mringa, to do mnie nie dojdzie. Mnie chyba nie widzi, ale nie jestem pewny, nie dostawałem tego. Ja mam dużo jakichś takich własnych stratów. Dużo rzeczy robię na pałę w tym no-hicie, szczerze mówiąc, kurwa, po swojemu. Na przykład z tym golemem, to sam to, kurwa, nigdzie tego nie widziałem. Sam to sprawdziłem i se robię, nie? Z tym drugim też, nie? Na pewno są runnerzy, co też tego używają, ale sam do tego ja doszedłem. U nikogo konkretnego tego nie widziałem. Raczej runnerzy, których oglądam, są inne sztuczki. Czemu to jest tak ślisko? Kurwa, będzie dzisiaj no hit, widzowie, czy nie? No ja pierdolę, dzisiaj dwa już takie, to jest drugi run dzisiaj taki. Kurwa mać. Zostało 20 minut rana. Ja mam taki problem, że się nie potrafię skupić, wiecie? To jest kurwa mój problem. Mój umysł tak nie działa.
Powinien brać jakieś leki, kurwa, takie na ADHD do tych ranów czy coś. Jest coś takiego, kurwa, leki dla dzieci z ADHD, które pomagają im się skupiać? Powinien brać coś takiego. Dobra. Zrobimy sobie save state'a. Serio? Kurwa, jest coś takiego? I to pomaga takim dzieciom? Niby się to w chuj chyba przydało do takich ranów. RTSR jest, halabarda na 5 jest. Też się kurwa banowali za to, co wy gadacie. Headshot! No to kurwa, zaczynamy. Muszę się widzowie iść wylać. Nic mnie tu kurwa nie bije, idę się wylać, zaraz będę. Stary. Dobra. Raz, dwa, czterech bossów, tak? Do końca, czterech bossów. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jest dobrze, kurwa. Betam, wychilluj. Wody sobie jeszcze naleję, widzowie. Jak paruje się głyna, tym się paruje, nie? Tak. Dobra. Wychilluj ten. Wychilluj, bo i tak na tym momencie wjebałeś 4 rano ostatnio. Ja po prostu muszę wyeliminować czynnik ludzki z siebie. Wiem, że to potrafię zrobić. Po prostu czynnik ludzki trzeba wyeliminować. Dziękuję. Joshixx 50 zł. Życzę powodzenia, ale poszedłby mi już spać. Przy okazji pleb do klatki. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Musisz uwierzyć w siebie, bo wiara czyni cuda. Był taki kawałek kiedyś. No kurwa, jak nie dzisiaj, to jutro, nie?
Widzowie, dzisiaj czy jutro? Ja już nawet na czat nie patrzę. Dzisiaj czy jutro będzie no hit zaliczony. No, było blisko. Dziękuję. Break 50 zł. Dobra, pora zamknąć klapeczkę, aby plebs nie zanieczyszczał powietrza pod koniec. Dziękuję bardzo, Break. Wow, Matyjczku, wychilluj, kurwa. Sisless to chuj, nie boss. Bed of Chaos już tyle razy wyćwiczyłeś, Four Kingsów też. Ale kurwa, Four Kings igły, no ale się stresuje, ja pierdolę. Dziękuję, Isis, za otworzenie klatki. No niestety. Ale podwójne było zamknięcie. To jeszcze raz, widzowie. Dobra, już mnie nie rozpraszajcie, widzowie, donate'ami, subami, punktami kanału, bardzo proszę. Kurwa, no widzu Essa Fest chyba, nie? Chyba jest, widzowie, Essa, mi się wydaje. Ile mam kersów w razie czego? 2, okej. Kumby. Byłem już. Estuska se pierdolnąłem.
Essa? Wow! 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 Solar, dzięki za wsparcie, jestem suba. Badusza, zasili piekielną kuźnię. Dziękuję. Tchacz notme 25 zł. Będzie gdzieś do kupienia ten emoji z dzisiaj? Tak, będzie na sklepie. Pamiętajcie, że kupować koszulki na Oldedzie. Tutoria 10 zł. Runki Rockhammerem zrobiony. Równocześnie z twoim nohitem przechodzę teraz pić cacuterem. Pozdrawiam. Pozdrawiam ja również, bardzo miło. O kurwa, widzowie. Na Gwynie, hit. Widzowie, hit pod content na Gwynie. Jestem kurwa zestresowany. Robimy chyba kurwa życiówkę dzisiaj. O kurwa. Kurwa. Ja zawał miałem, owy. Zobaczymy, czy ran jest przyklęty. Poleci głowa, czy nie? Nie ma itemu. Chyba ran nie jest przyklęty. Kurwa! Jebany, przeklęty. Nie podniosę tego. Nie pierdol, nie podniosę. Przeklęty ran. No i chuj.
Pa, jeszcze wieszczurkę nie trafiłem, dobra. Ran do wyjebania. Nie podnoszę, to jest, ten item jest przeklęty, kurwa. Można się rozejść, widzowie. Powiedzcie mi, czy... jak Dina robi backtracking po Bone Aucie, to zabija jakiekolwiek duchy, kurwa? Ja potrafię tam wejść na górę, ale nie wiem, czy ja muszę zabić jakieś duchy. Nie wiem, czy one się, kurwa, polują. Kurwa, ale jestem zestresowany. Tak, jestem po spuszczeniu wody, no. Muszę tylko wejść tyłem. Zabić dwóch Rave Lordów na ringu, to wiem. On chyba baituje te duchy. Pójdzie trolka, żeby Feldana nie zagrać. Może tak być. Rozmiarówka raczej mniejsza czy większa na sklep? Nie rozumiem pytania. Siła kurier, dzięki za osta. Nie zapeszaj, stary. Nie zapeszaj, kurwa, okej? Okay? Podana rozmiarówka na sklepie. Foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Dzięki kurie za piąty miesiąc. Bagusza, zasili piekielną kuźnię. Bomby. Się wyjebał i miałby być jeden hit na Eldena z Rest of State'a. Dobra, kurwa, let's go. Cicho. Słyszę swoje tętno, kurwa, wy... w uszach.
Kurwa, mam to! Kurwa, essa! Essa! Kurwa! Widzowie, kurwa, dwóch bossów do końca. Mamy totalną, kurwa, życiówę. Dobra, na chillu, kurwa. O, kurwa, jest dobrze, widzowie. Ja pierdolę, mam otworzone nowe lądo. Uspokój się, masz otworzone nowe lądo. Tylko pójść i zabić forkingów. To jest ciężki boss, ale masz go opanowanego. Robisz do go, kurwa, cały czas. Nie kastuj śmieciu, kurwa, czarów. Nie kastuj, kurwa, czarów. Ja w ogóle w tej kurwa, ranie mam już jednego burnouta za sobą, nie? Się wychillować, widzowie. No greed. No greed, kurwa. It will come. It will come. It will come. It will come. Kurwa mać.
Kurwa, jest jeszcze jeden duch, którego ja ni chuja nie będę mógł zabić. Ten tu. Nie kasuj, kurwo. Ja pierdolę, kurwa, co jest? Do kurwy zajebanej nędzy. Ty szmato skurwiała. Nie kasuj. Pesa! Kurwa! O kurwa, stary, wchodzimy w głyna, kurwa! Ja pierdolę! O kurwa. Ringi, ringi, ringi. Przypomnijcie mi o ringach, nie? RTSR setup, dwa ringi. Bait Knighta. Dwa ringi na niewidzialność, przebiec pomiędzy dwoma knightami, zdropić jednego, zmienić ringi, wybaitować trzeciego knighta i przebiec. That's it, kurwa. Yeah.
Skup się, kurwa, Kishor, skup się. Kurwa, robiłeś tego Gwyna w chuj razy. Nie, nie chcesz zrobić pod content. Dobry by to był content, się wyjebać na Gwynie. Byłby to giga dobry content, ale nie chcesz tego zrobić. Dobra. Sparingi. O ty kurwo! Pierdolę. Kurwa, ja pierdolę. Ja pierdolę, zrobiłem to, kurwa, zrobiłem to! Tak!
Widzowie, się popłakałem. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma. Dwie godziny, 13 minut, 51 sekund. Dark Souls Hitless. Cała gra bez kurwa ani jednego hita. Ja pierdolę. A to nie koniec, będziemy robić to jeszcze raz.